The Times of Israel, ale również i za nim powtarza te informacje Onet.pl, informują nas o ćwiczeniach żołnierzy izraelskich w Polsce. Miały one miejsce kilka dni temu, na początku czerwca, ale dopiero teraz mamy informacje o tych ćwiczeniach. Oto co pisze The Times of Israel, że głównym elementem tych ćwiczeń dla izraelskich spadochroniarzy była misja przejęcia lotniska w Polsce. Aby wypełnić to zadanie, izraelscy i amerykańscy spadochroniarze przelecieli z Niemiec i dokonali desantu w Polsce. Dla izraelskich żołnierzy wiejskie tereny w Europie są czasem mokre, podmokłe, zalane, także to było dla nich nowe doświadczenie działania na zupełnie nowym terenie. Żołnierze też również dokonywali nocnych misji i uczyli się, jak walczyć w lasach europejskich. במהלך היממה האחרונה הטייסת תרגלה תקיפת מטרות ברצועת עזה כחלק מתרגיל פתיחת לחימה רחב בחיל האוויר. סייענו Thank you.